Cześć Wam dzisiaj, ja my z Wizu wizualni witam Was w grze, która nazywa się Tuncze serii, która nazywa się Epic Overview. jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store i w tym tygodniu są to dwa tytuły. Wreszcie wróciliśmy do podwójnych tytułów tygodnia, bo już się człowiek tak przyzwyczaił, że trudno bez tego żyć. Jest e, The Silent Age oraz Tuncze, który widzicie w tym momencie. Oba te tytuły są do przygarnięcia od minionego czwartku do najbliższego czwartku, 6 kwietnia i gdy będziecie je odbierali, będzie mnie niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic. W tym tygodniu tylko Tuncze z tego co Rozumiem, jest w programie partnerskim, co oznacza, że tam możecie użyć mojego taga kreatora przy okazji The Silent, Age, z którego odcinek będzie najprawdopodobniej jutro, mojego taga kreatora użyć się nie da. Od 6 kwietnia do 13 kwietnia powinny być dwa kolejne tytuły, jeżeli nic się nie zmieni, i będzie to Blazing Sales oraz Dying Light Enchanced Edition. Na te tytuły zapraszam Was już za tydzień. Jest to gra, która 2 listopada 2021 roku wyszła w większości internetowych sklepów, i to z plus minus data premiery, również producentem jest Lip. Games Studios, a wydawcą Hyper Train Digital. Jest sklasyfikowana jako roguelike, Hack and Slash. Ja bym powiedział bardziej Arena Fighter jest to tytuł, po którym. Podziewałem się czegoś totalnie innego patrząc po screenshotach ja Zazwyczaj jak coś mnie interesuje to nie wsiąkam w to za bardzo Aż nie mogę faktycznie na tym położyć łapek I jak zaczynam grać to bardzo często mam zdziwko Bo na screenshotach i po opisie jest to coś troszkę innego niż to faktycznie jest Więc kim i z czym? Jest piątka do wyboru bohaterów i bohaterek z różnych ścieżek życia Bym tak to nazwał Choć większość jednak do tej Amazonii mocno ciągnie Bo ten klimat tutaj jest mocno podtrzymany Więc postacie w większości są barwne Problem z nimi jest taki, że na starcie są bardzo Stompowe. Mają atak z bliska, który można złożyć w kombosa, polegający na naciśnięciu ataku dwa razy. A jak trzy razy się naciśnie atak, to jest większy kombos, i to jest wszystko, co mają te postacie. Dokładnie tak samo, każda mniej lub bardziej to działa. Troszkę zasięgami, wysokością się różnią, ale to są tam raczej estetyczne zmiany. No i mają też czary, które też nie różnią się od siebie tak mocno jak powinny. Więc na dzień dobry te postacie się nie różnią zbytnio, ale gdy będziemy je rozwijali, to już różnice między nimi będą większe, i to jest jeden z tych takich mocniejszych plusów tego tytułu. Tytuł. Jeżeli chodzi o fabułę, lecimy znaleźć tytułowego Tunche do amazońskiej dżungli. Bardzo fajny klimat, bardzo mocne, wizualnie głównie tutaj motywy będą. Fabuła to nie jest to, co będzie ciągnęło ten tytuł do przodu, więc nie przyszliście tutaj grać dla fabuły, raczej dla łupania przeciwników, bo przechodząc do grywalności, to jest chodzone mordobicie, z tym, że chodzone jest tutaj troszkę na wyrost. Na samym początku przynajmniej spodziewałem się, że to będzie takie chodzone mordobicie, ale nie wiem, Scott Pilgrim, czy River City Girls, czy jakikolwiek inny River City Ransom. Tutaj Tutaj sytuacja jest taka, że jesteśmy bardziej na arenie możemy owszem przesunąć ten ekran side-scrolling to w jedną, to w drugą troszkę jest ale arena nie jest zbyt duża spawnią się na niej fale wrogów, za falami wrogów, za falami wrogów, czasem jakiś bardziej potężny przeciwnik, ala bosik się pojawia i możemy podejść i go sklepać właściwie biegamy od fali wrogów do fali wrogów, walując ich wszystkich, żeby ustawili się od strony jednej nie to, że nas biorą w dwa ognie, tylko trzymać wszystkich przeciwników z jednej strony i klepać ich czym prędzej. Na samym początku jest to bardzo żmudne, z tego co rozumiem plansz jest kilka tych różnych map, różnią się one wyglądem, różnią się one przeciwnikami spawniącymi się, ale na samym początku musimy chyba z 10 razy przeklepać się na tej samej mapie przez te same fale wrogów tam urozmaicenie jest w kolejnych etapach doskakują a to małpy rzucające w nas kamieniami, a to jakieś inne stworki jakieś drzewce, nie drzewce, więc jest tego troszkę, przy czym jest to dość upierdliwie zorganizowane, że po prostu biegamy w kółko żeby się zgrupowali, a potem ich klepiamy tak żeby klepać wszystkich jednocześnie, bo kiedy oni obrywają, to nie atakują nas, przerywamy im animację ataku, więc tak ja jakby chcemy klepać wszystkich jednocześnie, co sprawia, że rozgrywka nie jest aż tak barwna, jakby mogła być. Nie ma tego elementu platformowego, którego się spodziewałem po tym tytule, bo myślałem, że jak wiecie, Amazonia, to będziemy tam mogli po drzewach trochę poskakać, powspinać się, przechodzić jakimiś te, tunelami podziemnymi czy coś, żeby jakieś klimaty takie bardziej fajne z tego wyciągnąć. Niestety tego tutaj nie ma. To jest tylko tłem, przepięknym tłem. Jeżeli chodzi o sterowanie, leciałem na padzie i na padzie w to się powinno grać. Twórcy sugerują, żeby grać na padzie. I faktycznie robi to robotę, gra się bardzo fajnie, wszystko jest miodne Przeciwnicy na samym początku są bardzo nudni, więc z tego sterowania nie da się dużo wyciągnąć Bo cały czas maszujecie to samo, cały czas robicie jakby to samo Więc urozmaicenie przychodzi potem, z mojej perspektywy zbyt późno jest to potem Bo gdyby to było demo, to w tym momencie po ograniu bym zrezygnował z zakupu Bo nie kupiło mnie przedstawienie akcji w tym tytule Ale mając możliwość ogrania za darmo, wiem, że posiedzę troszkę dłużej I z tego co czytam, ludzie mówią, że po tych pierwszych pięciu, sześciu misjach zaczyna się robić naprawdę Fajnie, więc tu będzie na plus. Większość negatywnych recenzji, które widzę, to są ludzie, którzy odpadli na samym początku. Jeżeli chodzi o strefę wideo, jest przecudna, przepiękna animacja, przepiękna stylówka, dobór barw. To, jak to jest wszystko zrealizowane, to jest no, praktycznie 10 na 10 poziom co najmniej Cupheada. Cuphead jest tutaj gierką wywoływaną przez wielu. Nie wiem dlaczego ja nie widzę podobieństw. Poza tym, że animacja stoi na równie wysokim poziomie, ale nie jest ona podobna. Strefa wideo, jak najbardziej na tak. Strefa audio również jest świetna. Jest troszkę mało utworów, za mało utworów, ale te, które są, są na naprawdę wysokim poziomie Jeżeli chodzi o bugi Nie grałem wystarczająco długo, żeby się na coś natknąć Polatałem trochę i poczytam w internecie Z tego co rozumiem w momencie premiery było sporo bugów I większość, jeżeli nie wszystkie Zostały na chwilę obecną już naprawione Więc tutaj nie będzie się raczej do czego przyczepić Więc przechodząc do plusów i minusów Strefa audio i wideo Video jest mega Soundtrack też jak najbardziej tak Poziom trudności jest taki całkiem, całkiem Gra nie jest prosta, ale nie jest też wybitnie trudna Niesupierdliwie trudna Więc jak nie lubicie niesprawiedliwie trudnych gier to ta gra jest sprawiedliwie trudna tam, gdzie powinna, jest bardzo płynna na walka i jest to gra raczej łatwa do nauczenia się grania i troszkę trudniejsza do wymasterowania, czego na początku nie czuć, to wychodzi w praniu znacznie, znacznie dalej. Z minusów, muzyki mogłoby być więcej, to jest delikatny minus, jest może za mała losowość, jeżeli chodzi o przeciwników i rzeczy, które, na które trafiamy, wiecie, te wszystkie rzeczy do rozwijania się, te bosty, niebosty, mogą to by być bardziej rozbudowane i być tego więcej. I mapy, jest ich stanowczo za mało, w tym samym regionie te mapy Powinny się od siebie bardzo różnić, a nie być za każdym razem tym samym tłem, i powinny mieć znacznie większy wpływ na naszą rozgrywkę. No bo to jest, wygląda piękniej, tylko wygląda pięknie, równie dobrze moglibyśmy mieć za sobą szaretło, i różnica byłaby żadna. Co się sprowadza, że pomiędzy tłem i tym spawnem wrogów jest troszkę zbyt mała różnorodność, szczególnie na samym początku. No i tak jak mówiłem, startowe zdolności naszych bohaterów za mało się od siebie różnią. Nie czuć na wstępie, że gramy różnymi bohaterami, więc jest takie, eee, Feeling z walki. He is... Byłby ok, tylko przeciwnicy są zbyt wielkimi gąbkami na obrażenia, co psuje tą radochę sklepania ich, więc to tyle z mojej perspektywy, jeżeli o to chodzi. No i sprzęt, który możemy gdzieś tam po drodze znaleźć i go używać jest bez sensu, beznadziejny, bo nie jest wybitnie mocniejszy niż zwykłe klepanie z łapy czy używanie czarów, więc z naszej perspektywy jako gracza nie ma sensu nawet się schylać, żeby to, to podnieść i użyć tego w walce. Coś jeszcze? Ludzie narzekają na dialogi. Mi to nie przeszkadzało. To, co na samym początku było, nadawało kolorytu, więc jak najbardziej tak. Z drugiej strony, jeżeli tego będzie dużo, dużo, dużo więcej w grze, to rozumiem, dlaczego niektórych może to odrzucać i męczyć. Kwestii wymagań, to jest 64-bitowy system operacyjny, taki jak Windows 7K albo lepszy, procesor Intel Core 2 Duo E8400, taktowanie 3 GHz lub AMD Athlon 64X2 6000, taktowanie również 3 GHz, 4 GB RAM i karta graficzna, taka jak GeForce 9600 GT lub odpowiednik z AMD HD 3870 z 512 MB W zalecanej konfiguracji jest. Oczywiście, 64-bitowy system, takie jak Windows 10, procesor 4 z taktowaniem 3,2 GHz, 8 GB RAM i 5 GB wolnej przestrzeni na dysku, to dla obu wersji wymagań, oczywiście. Wersje językowe są z dźwiękiem angielskim i angielskimi napisami, oczywiście, ale napisy również macie w wersji niemieckiej, francuskiej, japońskiej, koreańskiej, portugalskiej na Brazylię, rosyjskiej, hiszpańskiej na Amerykę Łacińską oraz hiszpańskiej na Hiszpanię. Nie ma języka polskiego i z tego co rozumiem, nie jest on w planach. Macie chwilę bez mojego monologu.

I reasumując, link na dole w przypiętym komentarzu, całkiem przyjemne mordobicie, spodziewałem się czegoś bardziej przebojowego, więcej zwiedzania, poznawania lokacji i klepania różnorodnych przeciwników. Na dzień dobry nie jest to tak porywające jak myślałem, że będzie z drugiej strony klepało się całkiem przyjemnie, więc prawdopodobnie do produktu jeszcze sobie wrócę we własnym zakresie troszkę połupać, zanim go porzucę, przeskakując na kolejną darmówkę daną przez Epika. Więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych darmówek do przygarnięcia, miłego, do następnego i hej! Jeśli podoba Ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora wizu Epic. To jest jeden z tych produktów, na które się czaiłem przy praktycznie każdej promocji, było takie kupić, nie kupić, rezygnowałem i dali za darmo. Chyba pierwszy raz się tak zdarzyło, że czegoś nie kupiłem, a potem to dali. Mojs!